Panie dyrektorze, z niecierpliwością czekamy na prognozę pogody, jak się prezentuje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnie wiejącym wiatrem dla kilku województw. Dla innych regionów ostrzeżenia przed wynikającą z opadów marznącej mrzawki i deszczu gołoledzią. Na szczęście wśród ostrzeganych nie ma naszego województwa. U nas na Śląsku pogoda typowa bardziej dla listopadowej takiej szarugi niż przełomu stycznia i lutego. Po deszczowym dniu, dziś w piątek, wieczorem opady będą zanikać. W nocy i w sobotę możemy spodziewać się nawet więcej przejaśnień, lecz już noc z soboty na niedzielę będzie się charakteryzować intensywnymi opadami, które co prawda nad ranem ustąpią, ale pojawią się kolejnej nocy. Należy cieszyć się z przechodzących dość wydajnych stref opadowych, ponieważ deszcz nasącza glebę po bardzo suchej jesieni i praktycznie bezśnieżnej, no poza terenami górskimi, zimie. Napływa ciepłe powietrze. W piątek temperatura maksymalna wskazywana przez termometry w stacji meteorologicznej przy Planetarium Śląskim w Chorzowie wynosiła ponad 8 stopni Celsjusza. W sobotę będzie to ponad 10 stopni i tak do poniedziałku temperatura zamykała się będzie w przedziale od 5 nocą do 10 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Tu wspomnieć należy o umiarkowanym, no chwilami silnym, wiejącym z południowego zachodu i zachodu wietrze, który w połączeniu ze znaczną wilgotnością względną powietrza zdecydowanie obniży poziom temperatury odczuwalnej, ale z kolei dzięki wiatrowi będziemy mieli dobrą przezroczystość powietrza, no widzialność od 1 do nawet 10 km i zdecydowanie lepszą tego powietrza jakość. Ciśnienie atmosferyczne zmienne, wzrastające, spadające, znów wzrastające przez weekendowe dni mieszczące się w przedziale 1002-1012 hektopaskali. Mimo takiej prognozy życzę Państwu słonecznej, duchowo i mentalnie aury i jak zawsze weekendowego odpoczynku.